troszkę więcej niż zwykle o rozeznawaniu, ale w czym? O rozeznawaniu w ważnej sprawie w naszym życiu yy, oraz odpowiedź na pytanie dotyczące pewnego kleryka i tego, co mu się zdarzyło. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodząc do Ciebie i zawierzając Tobie cały dzień razem z aniołami świętymi, błogosławionymi, którzy Ciebie adorują, kiedy my stajemy do adoracji, Szczególnie w tych momentach o nich sobie przypominamy razem z naszą Maryją Matką ukochaną, jedyną córką swojego Syna i to ty nam to objawiasz. Przychodząc chcemy patrzeć na podpowiedź Świętego Augustyna. Uważajmy za dobrą i za prawdziwą łaskę, że otrzymujemy nie to, czego pragniemy. Ale to, co jest dla nas pożyteczne, chcemy to, panie, coraz bardziej rozumieć, bo przecież ty pragniesz nas prowadzić drogami, na których chcesz, byśmy odkrywali Twoje podpowiedzi. Amen. I usłyszałem głos pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja. Poślij mnie. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My dzisiaj mamy fragment z Izajasza, który rzeczywiście jest wielokrotnie cytowany na poziomie rozeznawania, powołania i poszukiwania drogi tej swojej osobistej drogi życiowej, jak mam wypełnić Jego wolę? Co mam robić? Oto ja poślij mnie, ileż to milionów ludzi na całym świecie. Dokładnie te słowa podjęło w swoim życiu, słysząc konkretne wezwanie, jak czytaliśmy w dzisiejszym w pierwszym czytaniu, we wcześniejszych fragmentach, przy jednoczesnej świadomości swojej niegodności, małości, przy doświadczeniu swojej niemocy, przy doświadczeniu najróżniejszych lęków, które przecież nam towarzyszą. Oto ja poślij mnie. To są bardzo ważne słowa, dlatego że Bóg czeka na naszą odpowiedź. On jest tak pokorny, że czeka do momentu, kiedy człowiek rzeczywiście to jego wołanie rozpozna i na to wołanie, krótko mówiąc, odpowie. Więc dzisiejsze nasze rozważanie dokładnie idzie w tym, w tym kierunku, w kontekście tych, Pytań i odpowiedzi. No i co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o powołanie, w ogóle powołanie, czy to do szczególnie do życia kapłańskiego, czy życia zakonnego? No trzeba powiedzieć, że świat bardzo skutecznie zniechęca młodych ludzi przed tym, żeby te słowa rzeczywiście padły z ich z ust, z ich serca. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz jest Jednoznacznie pokazywany jako ten, który no, jest jakimś nieudacznikiem, jest człowiekiem bardzo często, który jest nieszczęśliwy, sfrustrowany lub co gorsza zdegenerowany przez wszystko dookoła. Świat tak pokazuje kapłaństwo, niezależnie czy w życiu tym diecezjalnym, czy w życiu tym zakonnym. Więc no powiedzmy sobie wprost, że młody człowiek, który dzisiaj decyduje się iść w szeregi bycia księdzem, on już na samym początku zakłada hejt pod swoim adresem, pod swoim imieniem i nazwiskiem. I myślę, że bardzo wielu młodych ludzi, e, widząc jak to wygląda, widząc, że dzisiaj bycie księdzem to jest. Naprawdę całkiem niełatwa sprawa, yy, odpuszcza. No bo kto by chciał za nic być wyzywanym, krótko mówiąc, idąc po ulicy, nie robiąc nic złego dla drugiego człowieka? Kto chciałby rzeczywiście, żeby na niego spadały takie burze wobec tego wszystkiego, co drugi człowiek może zgotować? Właśnie na tym poziomie. No i teraz rodzi się pytanie, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi. Jak zatem odkryć to powołanie? Matka Teresa z Kalkuty wielokrotnie powtarzała takie bardzo mądre słowa, że powołanie po prostu jest wpisane w nas. Powołanie tak mocno daje w nas, znać o sobie, że człowiek nawet jeśli nie doświadczy szczególnie mocnych rzeczy w swoim życiu, to i tak będzie wiedział, że Pan Bóg go woła. I to dość dobre dla każdego, kto tego powołania poszukuje. Dlaczego? Dlatego, że Bogu zależy na tym, żeby człowiek odkrył drogę, po której ma iść. Ten, który naprawdę Kocha, chce, by człowiek wiedział, jaką drogą ma iść przez swoje życie. Po drugie, powołanie i rozeznawanie no, związane jest także z czasem. No przecież dlatego, chociażby jeśli chodzi o życie seminaryjne, ten czas rozeznawania został nieco wydłużony, żeby nie powiedzieć, że bardzo wydłużony. W niektórych miejscach na rok, w niektórych miejscach nawet o dwa lata. Zatem jest to czas weryfikacji, przemyślenia. A co w związku z tym, a no w związku z tym to, że jest to czas głębszego dojrzewania do tej decyzji. No bo przecież kiedy młody człowiek wstępuje w życie zakonne czy w życie formacyjne. Przygotowującego do bycia nawet kapłanem diecezjalnym, to przez czas, który ma właśnie tam, w czasie formacji, może odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania, które no, pokazują najpierw jemu samemu, czy to jest droga dla niego, a po drugie, pokazują odpowiedzi na pytania także dla jego przełożonych. I ktoś powie, czy jakieś jest szczególne kryterium? Powołanie subiektywne, czyli te przekonanie do posiadania powołania, może mieć każdy. Natomiast powołanie obiektywne, jak mówi nam teologia, stwierdza Kościół. Czy to oznacza, że ktoś, kto wstępuje w szeregi kapłaństwa, życia zakonnego, nie może odejść? Nie może. Z tej drogi w jakiś sposób zawrócić, zrezygnować. Może i widzimy, że to się dzieje na naszych oczach. Czy to dobrze, że tak się dzieje na naszych oczach? Oczywiście, że źle. Dlaczego? Dlatego, że Kościół, rozeznając powołanie danej osoby, czyli dając błogosławieństwo na to, żeby dana siostra zakonna była siostrą zakonną. I złożyła ślub wieczysty, żeby ksiądz, żeby kleryk był księdzem i przyjął święcenia kapłańskie. Kościół daje pełnię błogosławieństwa w potwierdzeniu, że masz iść tą drogą, co wcale nie oznacza, że. Zapewnia, że na tej drodze nie pobłądzisz, że na tej drodze nie będziesz miał kryzysów, co nie oznacza, że wcale na tej drodze wytrwasz. To są dwie różne rzeczy. Więc jeżeli ktoś otrzymuje błogosławieństwo, mówię tak w tym kluczu, i posłanie do wypełnienia swojego powołania, to wcale nie oznacza, że teraz już jest wolny od najróżniejszych napięć, pokus, trudności, że jest wolny od tego, że nie będą się, się, się go oczepiały najróżniejsze rzeczy z tego świata. Właśnie odwrotnie, jak mówi siostra Faustyna. Ci, którzy wchodzą na tę szczególną drogę całkowitego powierzenia swojego życia, żeby służyć, szczególnie myślę tutaj o kapłaństwie czy życiu zakonnym, no będą doświadczać znacznej ilości najróżniejszych pokus na tej drodze właśnie ze względu na niego. I dlatego tak potrzeba tej modlitwy za kapłanów, za osoby, które się całkowicie powierzyły Bogu, które chcą iść tą drogą, które to osoby, tak naprawdę wybrały całkowite zaślubiny właśnie na tej drodze. Tutaj ja skoncentrowałem się na osobach zakonnych i kapłanach, ale to możemy sobie rozszerzyć jeszcze, jeszcze dalej. Chociażby osoby konsekrowane, które nie są ani siostrami zakonnymi, ani kapłanami. Tutaj jest mnóstwo różnych możliwości, jeśli chodzi o prawo kanoniczne, jeśli chodzi o to, co daje Kościół. Kiedyś mój kolega pracował w refer refer referacie, przepraszam, Pocovidowe dotyczącym powołań. I zwracali się do niego młodzi chłopcy z zapytaniem, czy ja mam powołanie. I pamiętam, kiedy on odpowiadał wielokrotnie, a myślisz, od kogo to pragnienie pochodzi? Kto rzeczywiście ci wkłada w to serce to pragnienie, to, to myślenie? Rzeczywiście myślisz, że to robi szatan? No i pierwsza refleksja, no nie. No przecież szatanowi nie zależy na tym, żeby ktokolwiek. Poświęcił życie Panu Bogu. I po właśnie takich lub podobnych pytaniach y, wielu młodych ludzi zdecydowało się na powiedzenie Bogu tak. Y, I bardzo mi się podobało, kiedy zadałem mu kiedyś pytanie. Powiedz mi to, co powołujesz ludzi? A on mówi nie, ja pomagam, ja towarzyszę. Ja pokazuję skonkretnie. Z konkretnej i konkretnej innej perspektywy, to czego często młody człowiek się boi wobec tak często niedojrzałych, także postaw, które w swoim życiu przeżywał. I myślę, że to także podpowiedź dla tych wszystkich, którzy szukają. W czasie wakacji to jest. Bardzo dobry czas, żeby pojechać na jakieś rekolekcje powołaniowe, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu z dystansu, co dzieje się na poziomie serca i umysłu. Co gdzieś Pan Bóg w serce i umysłu wkłada. No bo przecież mu zależy na tym, żeby ci, którzy wybiorą tę drogę, sami byli przekonani do tej drogi. Dzisiaj kiedy czytam ludzi, którzy rzeczywiście plują na kapłaństwo. I tutaj nie mówię o tych sytuacjach, które no, tak naprawdę pokazują, że w wielu sytuacjach mają też powody do plucia na kapłanów i na, na osoby poświęcone Bogu, ale często są to zupełnie bezpodstawne oskarżenia, całkowicie wyimaginowane, wyssane z palca. W związku z czym te osoby, które tak, a nie inaczej postrzegają kapłaństwo. Niestety, często nie mają dobrych wzorów szczęśliwych ludzi poświęconych Bogu, albo, jak przeczytałem ostatnio w jednym z artykułów, są to osoby, które, plując, same często porzuciły tę drogę tylko dlatego, że wybrały drogę na skróty. Na pewno Bogu na tym nie zależy. Jemu zależy na tym, Abyśmy, wybierając konkretne powołanie, byli temu powołaniu wierni. Oto takie dzisiaj słowa w kluczu powołania drogi, w kluczu wyborów. I jeszcze jedna rzecz, odpowiedź na pytanie. Ta odpowiedź na pytanie jest związana z jednym z filmików na prywatnym kanale. Na którym swego czasu wrzucałem różne kazania. Będę musiał tam zresztą to uporządkować na kanale YouTube'owym ksiądz Rafał Jarosiewicz, PRV. I to pytanie wiąże się z jedną z historii, ponieważ ktoś zadał takie pytanie, wydaje się, z odpowiedzią, czy ksiądz uważa, że rektor tego seminarium dobrze zrobił wyrzucając tego. Kleryka. Dla tych, którzy tych filmików nie oglądali, powiem, że uważam, że bardzo dobrze zrobił. Dlaczego? To się nam wiąże z dzisiejszym tematem i mam nadzieję, że widzicie, że odpowiadam i dobieram te pytania, które, które mamy, by się troszeczkę nad nimi zatrzymać także tematycznie do tematu danego odcinka w skrócie powiem tylko, że znam sytuację chłopaka, którego wychowywały mama i babcia i, no i doprowadził do tego, że trafił do seminarium. No i oczywiście w tym seminarium no była sytuacja tego typu, że on taki pokorny, cichy, dobry, uczynny, ale tak jednocześnie stłamszony przez mamę i babcie, że, że słuchajcie, ten człowiek choć bardzo nie chciał być w seminarium, to no to tam był. No I w końcu, ponieważ klerycy przeżywają bardzo często mocne i głębokie rekolekcje, co pół roku w seminarium ktoś postawił bardzo gruntowne pytanie o motywację, o, o serce, o powołanie, o to, co ta osoba konkretnie robi w tym seminarium. I ten chłopak nie wytrzymał, no bo wiadomo, jaka była jego motywacja bycia w seminarium. Poszedł do rektora. I powiedział rektorowi całą sytuację, że jest tutaj ze względu na mamę i babcie. I powiedział, że mama z babcią powiedziały, że jedyna sytuacja, przez którą będzie mógł wrócić do domu, to jest ta, kiedy zostanie wrzucony, wiedząc o tym, jak jest spokojnym i dobrym chłopakiem. Więc właśnie dlatego rektor podjął taką decyzję: to ja pana wyrzucam. I jakże ten chłopak był szczęśliwy? Jakże był szczęśliwy z powodu tego, że e, tak naprawdę otwierając się, stając wprawdzie przed rektorem, doświadczył uwolnienia. No Oczywiście, w konsekwencji tego i babcia, i mama przestały chodzić do, do kościoła. No bo jak ten zły ksiądz rektor mógł wyrzucić ich wspaniałego syna e, z formacji seminaryjnej, ten chłopak odżył, więc odpowiadam trochę nakreślając tę sytuację. E, Mocną sytuację, taką życiową sytuację, która miała miejsce. Odpowiadam na pytanie, uważam, że bardzo dobrze ten rektor zrobił, dlatego że no, wiedział, jak ten chłopak się męczy, wiedział, kiedy ten otworzył przed nim serce, jakie są jego motywacje bycia w tym y, seminarium. Mam nadzieję, że chociaż trochę nakreśliłem, że czasem te ludzkie czynniki także biorą górę, na przykład w sytuacji babci czy mamy. Y, więc y, dlatego jest potrzebne to rozeznawanie. Błogosławię Was na kolejny dzień naszego życia. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dziękuję oczywiście za zrzutkę. No i coś tam jeszcze podpiąłem do obejrzenia. Pa.